28 sierpnia w środę. Witam Was dzisiaj, drodzy, pośród pięknych alzackich winnic. Grona jeszcze na krzewach, to znaczy, że potrzeba przynajmniej kilku tygodni do tego, by zostały zebrane i przetworzone, ale my nie musimy czekać. Każda chwila jest dobra do tego, by wysłuchać Słowa Bożego. I tak, słowo na dziś. Pierwsze czytam z pierwszej księgi Kronik, gdzie w 22 rozdziale, w 19 wierszu te słowa znajdujemy. Skierujcie wasze serce i myśli ku temu, aby szukać Pana Boga waszego. Zaś drugi fragment wyjęty jest z Ewangelii Jana, gdzie w pierwszym rozdziale, w 45 wersecie, te znajdujemy słowa. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Oj, drodzy, piękne słoneczko teraz wyjrzało. Drodzy, dziś trochę odpowiedzialności, bo chciałbym, żebyśmy spojrzeli troszeczkę szerzej na ten pierwszy fragment z pierwszej księgi Kronik, dlatego że jest to dość długa mowa, którą wygłasza Dawid do ludzi zgromadzonych, do ludzi Izraela, do swojego syna Salomona, dlatego że wie, że jego czas powoli się kończy, ale w związku z tym chce właściwie przygotować to, co w tej chwili wydaje się najważniejsze, a mianowicie przygotować naród i swojego syna do budowy świątyni. Dawid wie, że nie będzie w stanie budować tej świątyni. Bóg zapowiedział mu, że to nie on postawi świątynię. I można by powiedzieć, no, Dawid mógłby się obrazić na Pana Boga, bo powiedzieć, dlaczego nie ja? Przecież tyle zrobiłem dla tego narodu, przecież tyle zrobiłem dla tego kraju, a nie jestem w stanie postawić świątyni. Natomiast Dawid nie obraża się. Chce natomiast jak najlepiej przygotować ludzi, jak najlepiej przygotować Salomona do tego, by ta świątynia mogła jak najszybciej powstać. Gromadzi więc ludzi, gromadzi więc kamieniarzy, gromadzi więc bogactwa, gromadzi więc wszystko to, co będzie potrzebne do budowania świątyni, bo chce jak najlepiej wykorzystać czas, który jemu został dany. I drodzy, myślę troszeczkę w kontekście tych winogron, które tutaj mamy. Wiecie, wiele z tych pól z pokolenia na pokolenie przechodzi w jednej rodzinie. Grona winne wymagają olbrzymiego nakładu pracy i troski. Jeśli zostaną zaniedbane w jeden rok, niestety przynosi to konsekwencje w następny. I chciałbym, żebyśmy, patrząc na słowa, które dzisiaj Dawid kieruje do ludzi Izraela, o tym, aby szukać Pana, aby wszystkim nie zapomnieć o tym, kto jest najważniejszy, byśmy też pamiętali o naszej odpowiedzialności za czas, który jest nam dany. Bo przecież my dzisiaj stanowimy część Kościoła. My dzisiaj jesteśmy żywymi kamieniami, które budują Kościół wszędzie tam, gdzie jesteśmy. I nie obrażajmy się, jeśli dziś nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić. Nie obrażajmy się, jeśli okazuje się, że nie jesteśmy sobie w stanie dać radę z czymś. Natomiast patrząc na Dawida, bierzmy przykład z tego, że warto wykorzystywać jak najlepiej czas. Że warto z tego wszystkiego, co Bóg nam daje, korzystać, bo jesteśmy odpowiedzialni za czas, który został nam dany. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Kościół, w którym żyjemy, został jak najlepiej poprowadzony i przygotowany dla następnych pokoleń, aby świadectwo o Jezusie Chrystusie, być może w kolejnym pokoleniu, mogło być jeszcze lepiej zwiastowane. Dlatego życzę Wam, drodzy, przede wszystkim tego, byśmy skierowali nasze serca i myśli ku temu, aby zawsze i wszędzie szukać Pana Boga naszego. A życzę Wam dużo błogosławieństwa, dobrego czasu i jeśli będziecie tutaj, zajrzyjcie, naprawdę fantastyczny widok. Zostańcie z Bogiem.